to jest draństwo. Ten rząd nie powinien istnieć. Pieniędzy nie ma i chyba nie będzie. Bo co? Co to za pieniądze są? Ruda wrona, wie pan, orła nie pokona. Będzie się biedniej żyło. Jest to poniżej godności człowieka. Wkrótce na kontach emerytów i rencistów pojawi się 14. emerytura. Niestety nie na wszystkich kontach, ponieważ będzie to uzależnione od świadczenia, jakie emeryt i rencista dostaje co miesiąc. Dodatkowo 14. emerytura w tym roku będzie niższa o 869 zł. I o to dziś pytamy na targowisku w Żyrardowie. Ja bym wolała, żeby mi dołożyli każdego miesiąca, a nie raz w roku. W tym roku bardzo słabo, bo się zabrali. Ponad 1000 zabrali. Ponad 800 zł będzie niższa. No zabrali. No źle, bardzo źle. Na emeryturę bardzo źle jest. Dostanie pan 14. emeryturę? Nie wiem, chyba nie. W tym roku chyba nie będzie. Co to oznacza, jeżeli pan nie dostanie? No, będzie się biedniej żyło. Może dostaniemy, proszę pana, jakąś część, bo nie wszystko. Chciałem panią zapytać o 14. emeryturę. Wkrótce ma się pojawić na kontach. Ma się pojawić, a czy się pojawi, to nie wiem. Myśli pani, że dostanie? Myślę, że nie, bo oni tak już kręcą, że... Ma być niższa o ponad 800 zł. Nowego rządu, ten rząd nie powinien istnieć. Dlaczego? Dlatego, że ten pan, Ruda Wrona, wie pan, orła nie pokona. Ale lepiej, żeby było to, wie pan, nie 14, nie 13, tylko solidne rozliczenie emerytury. Jak, z czego żyć? Leki się płaci 100%, to nie pójdą, nie zapłacą za nas leki. No właśnie, w tym roku ma być niższa o ponad 800 zł. No, to bardzo, cieszę się bardzo. Dobrze rząd, dobrze Tusk wyrządził. Dobrze. A co to zmienia dla pani, takie świadczenie, że będzie niższe? No jak to, co? Przecież to są, wszystkie opłaty mam drogie. I ten, i światło. I światło, i woda, wszystko jest drogie. No co? Rząd byle jaki. Dlaczego byle jaki? No przedtem jeszcze jak był ten rząd, to chociaż dbał o tych ludzi, wszystkim dawał. I tym matkom, co mają te dzieci, i tego, i tym emerytom. A teraz co on daje? Pieniędzy nie ma i chyba nie będzie, bo nie mają, to z czego dadzą. Taka prawda. Będzie niższa w tym roku 800 zł? No wie pan, ja już się pogodziłam z tym, bo wiadomo, że nasz rząd w ten sposób postępuje, że to już nie będzie inaczej. To dobre i to, jak to się mówi. To wie pan, to jakaś będzie danina na emeryturę. Oj, będzie dużo mniejsza. Może w ogóle nie dostaje. Proszę pana, no bez względu na to, ile dadzą, to dla nas emerytów to każde pieniądze się liczą. 1700 około będzie wysokość 14, rok temu było 2600. No, ale niech będzie. A to, że w tym roku będzie niższa ta emerytura o prawie 800 zł? No to tym bardziej będzie bardzo ciężko, bo leki są bardzo drogie, a emeryt przede wszystkim musi mieć pieniądze na leki. To, że było rozbrykane przez poprzednią władzę, to wszystko jest ciągnięte dalej, kurczę, nie? W tym roku będzie niższa o 800 ponad złotych. No, rząd nie utrzymał tej kwoty sprzed roku. No niestety, rząd się źle teraz po mojemu robi, no bo skoro tamci przyznali tyle, to powinniśmy dostać tyle, a nie od razu urywają. Jak w ogóle pani ocenia taką 14? Potrzebna jest co roku? Bardzo jest potrzebna, tak. Co zmienia, co można sobie ewentualnie kupić? Można sobie leki kupić, można sobie na coś innego przeznaczyć, także te pieniążki bardzo się osobom, nawet widząc jak jest ta 13 czy 14, są inne takie, mają zakupy, przyjdzie sobie jakieś ubranko kupić czy coś, bo cały czas oszczędzają, bo leki są ważniejsze, opłaty, no. To jak pani to ocenia, tę kwotę w tym roku? No musi być taka, jaka jest. No, rząd ma długi, niestety. Jest budżet w strasznym stanie. W zeszłym roku to było jakieś 800 zł, w tym roku znaczy będzie nic. A przydałoby się, żeby ta jednak 14 była? Pieniądze są zawsze potrzebne. Źle robią trochę ten emeryt, rencista to traci. No, skąd ma wziąć? Tak jak ja na rencie pójdę zarobić sobie, to mi zabiorą rentę. Mam 1800 zł, 1860 do ręki. To co za pieniądze są? Da się przez to tak żyć? No, jak widzi pan, to robię. Pracuję i oprócz tego się gram. Bo grałem zawodowo, jako muzyk też. A to, że będzie w tym roku niższa, ponad 800 zł? A to nie, to jest draństwo. To jest draństwo, bo zwiększa się różne diety poselskie, a obniża się emerytury tym najbardziej potrzebującym, którzy mają do wyboru kupić leki czy kupić chleb. Bo to się bardzo często zdarza. Jest to poniżej godności człowieka.
coroczny zastrzyk gotówki jest potrzebny? No dla mnie tak. Bynajmniej dla nas tak. Ile emeryci mają do dyspozycji pieniędzy w ciągu miesiąca? 2000, 2,5 przeciętnie. To naprawdę nie da się z tego wyżyć. I lekarze, i badania, nie ma badań. Za wszystko trzeba płacić. Albo kolejki. Musimy sobie kupić już proszeczki jakieś, bo już to zdrowie szwankuje. No, czasem wnukom trzeba jakieś tam pieniądze dać, bo wiadomo, że dalej się kształcą, więc potrzebują. Po prostu będzie mi brak tych pieniędzy. Tak sobie mogłam coś dodatkowo kupić, a tak niestety nie. Muszę się liczyć z tym, co mam. A co to zmienia dla pana? Potrzebny jest taki zastrzyk? No, jak najbardziej. Przecież jestem emerytem, mam małą emeryturę, to wie pan. No, zawsze coś się, czy tam długi spłacić, czy coś tego zawsze przydać. W tym roku się liczyłem kupić opony do samochodu. Za tą 14 emeryturę. Opłaty za prąd, za prąd, za wszystko. Z czego brać? Emeryci z czego mają brać? No chociaż coś, chociaż leki poszłam, kupiłam. A mam ponad 300 zł leki miesięcznie. W zeszłym tygodniu sporo, tak jak wie pan, na żywność przede wszystkim była potrzebna. Co to pomagało? Na co można było sobie pozwolić dzięki takiej czternastce? Na przykład mogę wnuczce kupić coś, czternastkę, mogę gdzieś zabrać ją na wakacje. To na co się przydawała taka czternasta emerytura? Na zakup na przykład sprzętu AGD, prawda, bo się wiadomo wraz z wiekiem również sprzęt AGD należy, zużywa się i należy wymienić. Czyli w poprzednich latach udawało się takie zakupy zrobić? Bardziej. Czyli takie świadczenie raz do roku jest potrzebne? Dwa razy do roku jest potrzebne, takie raz na wiosnę i raz na jesieni. Uważam, że potrzebna, ponieważ waloryzacja no, do tej pory była w miarę, teraz już będzie mniejsza, zapowiadają. Oczywiście, dla emeryta to idealnie. Co będzie, jak nie będzie tego świadczenia? No nie będzie dobrze i coraz gorzej z tego, co ja widzę. No. W tym roku jeszcze utrzymali czternastkę. No utrzymali, ale już urwali. No niestety, no już pokazują swoje, co potrafią. Jak zabraknie tej czternastej emerytury? No to trzeba sobie poradzić. Na tyle mam zdrowie, że jeszcze mogę sobie w jakiś sposób dopracować. Jeszcze zapytam, bo są niestety też takie pomysły, że może zabraknąć w ogóle tego świadczenia. No to niech go wyniosą, niech mu tron wybudują. Komu? No komu? Z rządu, Tuskowi. Przecież on wszystko robi. Lepiej żadna czternastka, żadna trzynastka, tylko żeby była normalna emerytura, która by zapewniła byt. Jakby w ogóle zabrakło tego świadczenia? Byłoby gorzej, ale kiedyś nie było. To pójdę do Tuska, żeby mi dołożył od swojej kieszeni. Ale za ty rządu widzę, że to chyba ostatnia będzie. Bo więcej na pewno nie będzie. Właśnie tego się najbardziej obawiam, że to tego w ogóle nie będzie już w tym roku. I co wtedy? No, trzeba będzie zaciskać pasa.